A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział: oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli: oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Widzimy tutaj Pana Jezusa, który razem z uczniami był na terenie świątyni i ją opuszczał i odchodził. I te zabudowania wzbudziły zainteresowania uczniów, co pokazuje, że robiły wrażenie na naturalnym oku, a my mamy niestety takie skłonności, że to, co jest widziane naszymi oczami, często przywiązujemy do tego dużą wagę. I Pan Jezus mówił: nie sądźcie z pozoru, ale sprawiedliwym sądem sądźcie, nie sądźcie z tego, co widzicie. Ale my właśnie mamy taką naleciałość, że kobieta zobaczyła owoc i zapragnęła go. I tak się zaczęła historia grzechu na ziemi. Od oczu. Tutaj też uczniowie widzą i próbują tym zainteresować również Pana Jezusa. A Pan Jezus odpowiadając,
powiedział: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. My też wiemy z listu Piotra, że to, co widzimy dookoła nas, ma ulec zagładzie, ma spłonąć, a dzieła ludzkie zginą. I też przywiązujemy wagę do tego, co widzimy, co uda się nam zbudować własnymi rękami albo naszą zapobiegliwością. Ładny ogród, ładny dom, ładny samochód, ładnie urządzone coś i mamy z tego radość. Choć musimy pamiętać, że to jest budowane dla płomieni. Natomiast to, co wiecznie trwa, nie jest widziane naszymi oczami. My tego nie widzimy. My możemy się tego uczyć ze Słowa Bożego. I tutaj też ta piękna świątynia, to była świątynia, którą zbudował Herod. Oczywiście my wiemy bardzo mało z historii na temat tej świątyni. Wiemy z różnych podań, które mają bardzo wątpliwą wartość w porównaniu z tym, co można by wiedzieć. Wiele jest oparte na pisarzach, historykach, którzy mają wątpliwej jakości pióro, czyli możemy bazować na domniemaniach. Natomiast to, co jest pewne ze Słowa Bożego, była świątynia zbudowana przez Salomona. Ona została zburzona w związku z uprowadzeniem ludu do Babilonu. Potem Zorobabel zbudował drugą świątynię i ta świątynia, którą tutaj widzimy, to nie była ta świątynia według przekazów historycznych, gdyż Herod Wielki rozebrał tą drugą świątynię i zbudował własną, wielką, według swojego pomysłu. Potem wiemy, że jest zapis historyczny o roku 70, pochodzący z bardzo wątpliwych źródeł, dotyczący zburzenia Jerozolimy, otoczenia przez wojska Tytusa. Historycy to uznają za pewnik. Natomiast jeśli się popatrzy na źródła takie i oceni je obiektywnym okiem, to bardzo wątpliwe jest, gdyż na przykład było potem powstanie Bar Kochby około kilkadziesiąt lat później, w czasie którego wznowiono w świątyni składanie ofiar. I skoro wznowiono składanie ofiar, to znaczy, że było gdzie te ofiary składać. I później była na tym miejscu według historii świątynia poświęcona bożkom. Natomiast pewne jest to, co wiemy ze Słowa Bożego, że Pan Jezus zapowiedział, że nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który nie zostałby rozwalony. I co do proroctw, to wiemy, że słowa Pisma się zazwyczaj wypełniają tak, że nikt nie ma żadnych wątpliwości. Pan Jezus, gdy przyjdzie, tutaj widzimy, że będą mówić: oto tu jest Chrystus, albo tam. Pan Jezus mówi: nie wierzcie. Dlaczego? Dlatego, że jak przyjdzie Chrystus, to każde oko zobaczy, że Chrystus przyjdzie. Każde oko nie będzie miało wątpliwości i każdy na ziemi będzie wiedział, że to jest właśnie to. A nie, że jakoś jest to ukryte. Gdy uprowadzono lud do Babilonu, nikt nie miał wątpliwości. Gdy Bóg sprowadził Izraela do ziemi Kanan po rozproszeniu, to tam cały czas jest wojna. I nawet jak ktoś nie wie, gdzie leży Polska, bo mieszka na jakichś Karaibach, to o tym, że istnieje państwo Izrael i znowu jest tam jakaś wojna, przepychanka czy coś, to każdy na całym świecie wie, gdzie jest Izrael, jeśli umie czytać lub słuchać wiadomości. Więc nie ma w proroctwach czegoś takiego, co nie byłoby jednoznacznie widziane, że Bóg to wykonał. Nie jest tak, że coś wykonywane jest w ukryciu.
A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności. Widzimy, że tutaj jest to, że było to grono zawężone, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Można powiedzieć, że tutaj w tym pytaniu są trzy pytania. O koniec świata, o przyjście Pana albo znak przyjścia Pana i o to zburzenie świątyni, o którym wcześniej była mowa. Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, aby was kto nie zwiódł. Tu jest bardzo ciekawe, że Pan Jezus nas ostrzegł, że to jest bardzo dobre paliwo dla zwodzicieli. Te wszystkie kwestie dotyczące czasów przyszłości, czasów końca. I od razu zwraca uwagę, że przyjdzie wielu, podając się za Chrystusa. Będą mówić: ja jestem Chrystus. I to jest bardzo ciekawe, że od tego Pan Jezus zaczyna. Można by powiedzieć, że bardzo mu na tym zależy, aby na to zwrócić uwagę. I Pan Jezus słusznie o tym ostrzega. Jego uczeń Jan powiedział, że już wielu innych Chrystusów, czyli w naszym tłumaczeniu antychrystusów, się pojawiło. Ale przyjdzie też kiedyś czas, gdy ktoś przyjdzie pod własnym imieniem i jemu Żydzi uwierzą. Cała ziemia pójdzie za zwierzęciem. I to będzie czas zły. I dlatego to ostrzeżenie: jam jest Chrystus i wielu zwiodą, jest tutaj postawione. Pan Jezus jak przyjdzie, to przyjdzie tak, że każde oko go zobaczy. Tu zresztą w tym rozdziale było, że 27 werset: gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Nikt nie będzie miał wątpliwości. Każde oko ujrzy Pana Jezusa powracającego. Więc nie jest tak, że można powiedzieć, że gdzieś On jest ukryty lub gdzieś tam się pojawił w Chinach w postaci kobiety, bo takie też nauki krążą. Nie dajmy się zmylić. To nie jest prawda. Pan Jezus przyjdzie tak, że nie da się tego przyjścia Pana Jezusa z niczym pomylić. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Słyszymy wieści wojenne, są nawet bardzo blisko nas, natomiast tutaj chodzi o wieści wojenne słyszane z terenu Izraela. I usłyszą o wojnach i wieści wojenne: baczcie się, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie jest koniec. Widzimy, że powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Więc naród przeciwko narodowi, jeśli popatrzymy na dzisiejsze możliwe i istniejące konflikty, to jest ponad 160 państw. Tradycyjnie każde państwo ma napięku z wszystkimi swoimi sąsiadami. Poza niewielkimi wyjątkami. I nawet w naszej Unii Europejskiej czytamy w Daniela, że jeden nie trzyma się drugiego, bo jest jak żelazo zmieszane z gliną. I my to widzimy, że to się nie klei. Węgrzy z Polakami, z jednej strony Polak, Węgier, dwa bratanki, a z drugiej strony też są zaszłości między Polską a Niemcami, Litwą, a tak z każdym krajem jest. I każdy kraj albo się szykuje do wojny, albo boi się, że za chwilę zostanie przez drugi kraj napadnięty. I albo chce napaść inny kraj, albo wie, że będzie się za chwilę musiał bronić przed innym. Powstaje naród przeciwko narodowi. To jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje na czasy końca, gdyż przez
całą historię, aż do mniej więcej XVII wieku w ogóle nie istniało pojęcie narodowe. Naród przeciwko narodowi nie występował, tylko król przeciwko królestwu, czyli to, co jest w tej drugiej części, królestwo przeciwko królestwu. Poddani króla Polski, nieważne jakiego byli narodowości, Niemcy, Polacy, Węgrzy, byli poddanymi tego króla. Obok było inne królestwo, gdzie też była cała mieszanka narodowa i nigdy nie było tak przez wieki, żeby naród występował przeciwko narodowi. Dopiero nacjonalizm pojawił się na dobre w wieku XIX, a rozkwit w wieku XX. I tutaj Pan Jezus już to wyraźnie mówi, naród przeciwko narodowi. Dziś wojny są zazwyczaj naród przeciwko narodowi. I nienawidzimy się jako ludzie, nie tylko jako królestwo przeciwko królestwu, ale też naród przeciwko narodowi. I wiadomo, że wojna pociąga za sobą przecięte łańcuchy dostaw, więc naturalny jest głód, zniszczone pola, na których można hodować żywność. Zwierzęta, żeby się rozmnażać, potrzebują spokoju. Wojna nie pomaga w produkowaniu żywności. A co za tym idzie? Jak będzie głód, to kolejną rzeczą będą pomory. Pomory spowodowane zarówno zniszczeniem węzłów sanitarnych i zaopatrzenia w czystą wodę, czy w żywność, niedożywienie. Wtedy te zwykłe choroby, które zwykła infekcja trwa tydzień, to nagle się zamienia w miesięczną, powikłania się pojawiają częściej i pojawiają się choroby, których już dawno zapomnieliśmy, że w ogóle istnieją. A miejscami trzęsienia ziemi też co chwila słyszymy, że to jest. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Czyli to jeszcze nie to. To jeszcze nie to. To jest dopiero początek boleści. Początek, a nie zasadnicza treść. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. To już będzie 9 werset, o ile to wcześniejsze, to jest na pograniczu przed pochwyceniem Kościoła, a po pochwyceniu można powiedzieć, że zasadnicze powstanie narodu przeciwko narodowi można dopatrywać się w zasadzie już po pochwyceniu, gdy będzie jechał jeden z jeźdźców Apokalipsy, czyli pokazujący na człowieka grzechu jadącego na jako ten, który wszczyna wojny. Ale tutaj widzimy, że 9 werset już jest ewidentnie po zabraniu Kościoła z ziemi. Wtedy będą was wydawać na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Dzisiaj jeszcze tego nie widzimy. Dzisiaj, jak jest kwestia państwa Izrael, gdy jest jakaś rezolucja, to nawet kilka dni temu była rezolucja przeciwko Izraelowi, nawet Polska głosowała przeciwko Izraelowi, ale dwa państwa były za Izraelem. Więc jeszcze nie wszystkie. Jeszcze nie wszystkie. A przyjdzie czas, że wszystkie narody będą pałać nienawiścią. Będą pałać nienawiścią i to jest bardzo ciekawe, dla imienia mego, ze względu na imię moje. Nigdzie w tych kontekstach nie wymienia się, że jakieś państwo, czy to Iran, chce zbombardować Izrael i zniszczyć go dlatego, że Pan Jezus pochodzi z tego narodu. A tu Pan Jezus ujawnia, że tak naprawdę chodzi o to, że z tego plemienia izraelskiego pochodzi Chrystus. I 12 rozdział objawienia coś nam o tym mówi. 12 rozdział. I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. A była brzemienna i w bólach porodowych i męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny rudy smok mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów.
Ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię i stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jej tronu. I uciekła niewiasta na pustynię. Widzimy, że te wszystkie narody nienawidzą tego chłopczyka, który będzie wszystkimi narodami rządził. Te wszystkie narody, jak czytamy w psalmie drugim, nienawidzą Chrystusa. A ponieważ z Izraela pochodzi Chrystus, to nienawidzą Izraela. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Więc widać, jak wielkie jest obecnie rozdrobnienie w Izraelu. Tam jest tyle frakcji, oni nigdy nie mogą w spokoju wybrać swojego parlamentu, swojego rządu. A nawet jak powstaje rząd, to ma poparcie oparte na jednym pośle, gdzie potem nagle, to znaczy ma większość niby parlamentarną, albo wręcz tej większości nie ma. I decyzja jednego lub dwóch ludzi, których do każdej sprawy trzeba namówić, oprócz tej większości, tylko powoduje, że coś się da przegłosować. A potem są wielkie protesty na ulicach, że to jednak nie to. I tam właśnie tak jest, że oni nawzajem się nienawidzą autentycznie. Żyd z Żydem się nawzajem ścierają. I to będzie jeszcze bardziej spotęgowane, gdy Duch Święty zostanie zabrany spośrodka w czasie pochwycenia. Gdy oni zostaną bez tego, który powstrzymuje nieprawość działającą. Bo wiemy, że Duch Święty, dopóki nie zostanie zabrany w pochwyceniu, ma taką właściwość powstrzymującą rozwój zła. I też widzimy, że powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Pan Jezus znowu na to kładzie nacisk. Wielu fałszywych proroków. Prorok to jest ktoś, kto mówi z obecności Bożej. I oni będą aktywni i będą zwodzić wielu. Nie będą prowadzić do Chrystusa, będą prowadzić od Chrystusa. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Tak właśnie działa ludzkie serce, że gdy widzi dookoła pełno zła, nieprawości, to jest coraz mniej skłonne do okazywania miłości. To jest nasza słabość, że gdy dookoła wszyscy działają bardzo źle, to my mamy skłonność do tego, żeby mniej aktywnie tą miłość wyrażać, a gdy ją wyrazimy, to często ta miłość będzie wykorzystana i podeptana, i zlekceważona, i następnym razem już ta miłość tak chętnie nie wypływa. Ale my jako dzieci Boże mamy Ducha Świętego w sobie. Mamy z kogo brać źródło. Wtedy będzie Duch Święty spośrodka zabrany. Pojedynczy wierzący będą mieli jeszcze Jego działanie, ale będzie im bardzo ciężko. Miłość wielu tych wierzących, którzy pojawią się po pochwyceniu przez usługę między innymi dwóch świadków, między innymi 144 tysięcy, to będzie im ciężko realizować pewne rzeczy. A oprócz tego jeszcze mamy coś takiego wymienione w Słowie Bożym jak naturalna miłość. Czyli matka miłuje dziecko, bo jest matką. Ojciec miłuje dziecko, bo jest ojcem. Nawet jak jest niewierzący, dziecko szanuje ojca, gdyż jest jego ojcem, nawet gdy jest niewierzące. I ta naturalna miłość także oziębnie. I te czasy, które mieliśmy w Polsce jako komunizm, też pokazywały te mechanizmy. Brat na brata donosił, donosił syn na rodziców. Rodzice donosili na dzieci. I to z dużo większą siłą, taką, której nigdy wcześniej nie było, będzie wtedy realizowane.
A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tu nie chodzi o zbawienie duszy, tylko chodzi o to zbawienie, o którym mówił Jakub, gdy błogosławił swoich synów i gdy powiedział o Danie, który sądzi swój lud, Dan, jedno z pokoleń Izraela. I wtedy Jakub powiedział: zbawienia Twego oczekuje Panie. To chodzi o przyjście Pana Jezusa w widzialny sposób na ziemię, gdy On uratuje, zbawi swój lud. Kto wytrwa do końca tego okresu, będzie uratowany i swoje życie zachowa jako zdobycz. I to widać w 14 wersecie, że to jest jedyna właściwa możliwość i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. W objawieniu mamy opisane, jak środkiem nieba leci Boży posłaniec i głosi Ewangelię każdemu narodowi, każdemu językowi. To się stanie przed końcem. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Widzimy tutaj, że z pewnością będzie coś, co tutaj Pan Jezus nazwał miejscem świętym. I nie wiemy, jak do tego dojdzie. Kto to, czy to odbuduje ktoś, czy jest ku temu miejsce, które może dalej istnieje, bo są też tego typu spostrzeżenia, że tak naprawdę my nie wiemy, co jest pod kopułą skały. Pod tym miejscem, na którym teraz stoi meczet, bo Mahometanie nie pozwalają prowadzić tam badań archeologicznych. Natomiast wiemy, że człowiek grzechu na tydzień, na 7 lat, zawrze przymierze z wieloma na jeden tydzień, na 7 lat. I będzie pokój, w czasie którego dojdzie do tego, że to miejsce święte zostanie w jakiś sposób udostępnione. Zostanie wznowiona służba świątynna, będą składane ofiary, bo wiemy, że będzie to się odbywać. I w połowie tygodnia człowiek grzechu zasiądzie w tym miejscu świętym, podając się za Boga. I to mamy opisane m.in. przez apostoła Pawła w liście do Tesaloniczan. I wiemy, że to, że Duch Święty jest, powstrzymuje go, a Duch Święty będzie zabrany z ziemi, z pośrodka, razem z wierzącymi w czasie zabrania Kościoła do nieba, przed tym okresem. I tutaj widzimy, że prorok Daniel zapowiedział, że będzie tam postawiona ohyda spustoszenia. I to jest taki znak dla Żydów, którzy będą w tym czasie w Judei. Pan Jezus mówi wyraźnie. Wtedy ci, co są w Judei. Wtedy ci, co są w Judei. Nie dotyczy tych, którzy są w Polsce. Nie dotyczy to tych, którzy są w Nowym Jorku. Dotyczy to tych, którzy są w Judei. Niech uciekają w góry. Czyli widać, że to ma określone miejsce geograficzne. Ta świątynia fizycznie będzie w bliskim miejscu Judei. Nie ma powodów, żeby myśleć, że to nie będzie dokładnie miejsce, w którym stała świątynia jerozolimska. Więc najprawdopodobniej będzie to właśnie dokładnie fizycznie to miejsce. I wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi. Dachy w tamtej okolicy są płaskie. I wchodzi się na nie, zależy od urządzenia, ale najczęściej taką drabinką po zewnętrznej stronie budynku lub od środka budynku jest jakaś klatka schodowa. Jeśli jest to drabina, po której się schodzi na zewnątrz, to wtedy ten werset 17 pokazuje, że nie ma ktoś taki zejść po tej drabince, a potem wejść jeszcze do domu,
żeby coś wziąć ze swego domu. Bo oczywiście, jeśli by schodził po klatce schodowej, to on w tym domu by się znalazł. Ale tutaj widać wyraźnie, że tu chodzi o sytuację taką, że ktoś jest na dachu, schodzi po tej zewnętrznej klatce schodowej, czy po zewnętrznej drabinie i już ma nie wejść do samego domu, żeby co wziąć. Tylko ma już od razu uciekać. Kto jest na roli, niech nie wraca do domu, aby zabrać swój płaszcz. Czyli widać wyraźnie, ta informacja, że człowiek grzechu zasiądzie w świątyni i powie, ja jestem Bogiem, stanie się dla tych ludzi sygnałem alarmowym. I widzieliśmy w objawieniu 12 rozdział, że na pustyni niewiasta, czyli Izrael, będzie karmiony cudownie. Właśnie tu jest ten moment, kiedy oni mają uciec w góry, w puste miejsce i będą tam karmieni. Tu też jest powiedziane wyraźnie, że nie mają nic zabrać, oni nie będą mieli żywności. Zresztą nie będzie to miało dalekosiężnego znaczenia, gdyż za chwilę kto nie będzie miał znamienia, nie będzie mógł kupować ani sprzedawać, więc i tak cierpieliby głód. Natomiast wiemy z objawienia 12 rozdział, że na tym miejscu pustym będą karmieni w sposób cudowny przez Boga. Może będzie to coś podobnego do manny, jaką jedli ich praojcowie na pustyni, albo inne rozwiązanie. Wiemy, że będą w sposób cudowny karmieni przez Boga. A kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Jest to faktycznie bardzo ciężki czas. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo sabat. To też pokazuje nam, że to będą wtedy przywrócone prawa sabatnie na tym terenie. I paradoks polega na tym, że człowiek grzechu wykorzysta święty dzień odpoczynku dla Izraela do tego, żeby pomnożyć prześladowanie. Bo faktycznie sabat wiąże się z pewnymi rygorami. Nie wolno pewnych odległości pokonywać. I w tym momencie ucieczka jest utrudniona, jeśli ma się pewien limit kilometrów do zrobienia, czy metrów. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. Chodzi o tą drugą połowę 7 lat, czyli 3,5 roku po momencie zasiądnięcia tegoż człowieka grzechu. Na całe szczęście my już będziemy u Pana i nie dotyczyć to będzie Kościoła, ale dotyczyć będzie ziemskiego ludu Bożego i tych, którzy się w tym czasie nawrócą do Pana. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Jak widać, jest to łaska Boża, że te dni będą krótsze. I gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Znowu to samo. Znowu powiedziane jest, uważajcie, żeby ktoś się nie podszył pode mnie, podszyje się pode mnie, ale nie wierzcie mu. Nie da się mojego powrotu pomylić z niczym. Więc Chrystus przyjdzie widzialnie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i co ciekawe, czynić będą wielkie znaki i cuda. Wielkie znaki i cuda były użyte autentycznie przez Ducha Świętego na początku powstania Kościoła. I wtedy apostołowie przez chwilę dysponowali możliwością wykonywania wielkich znaków i cudów, które były widzialne dla ludzi. Gdy jakiś apostoł przechodził, to ludzie tak mocno ufali w moc uzdrawiania, że kładli ludzi, żeby cień chociaż przechodzącego Piotra padł na chorych i potem jest zadziwiające i wszyscy byli uzdrawiani. Paweł apostoł, gdy ten dar, wielki znak działał, to nawet chustki, które dotknęły jego skóry,
roznoszono po okolicy, czy też dalej. I jeśli tą chustkę dotknął chory, też doznawał pomocy. Cuda. Potem wiemy, że to przez Ducha Świętego przestało być używane. Hebrajczyków list mówi, że Bóg w ten sposób potwierdził swoje słowo. Wiemy, że apostoł Paweł zostawił chorego Trofima w Efezie. Tymoteuszowi powiedział, żeby na chory żołądek stosował już nie samą wodę, ale również stosował wino. Jest pokazane, że ten wielki apostoł Paweł nie wysłał Tymoteuszowi swojej chustki, bo to już nie działało. I faktycznie Duch Święty autentycznie potwierdził działanie Ewangelii głoszonej przez uczniów Pana Jezusa. To było zapowiedziane w Ewangelii Marka pod koniec 16 rozdział, że ci, którzy uwierzyli Panu Jezusowi, będą takie znaki wykonywać. Wykonali, było i teraz nie jest to stosowane. Natomiast w czasie końca zostanie dane fałszywym prorokom, fałszywym Mesjaszom czynić wielkie znaki i cuda. Nawet jest powiedziane, że diabeł dostanie prawo ściągania ognia z nieba. Jaki to wielki cud. Taki jak za czasów Eliasza. Aby o ile można zwieść i wybranych. Czyli znowu, nie patrzcie na to, co macie przed oczami, bo to, co widzą wasze oczy, nie jest miarodajne. Słowo Boże jest miarodajne. To, co widzicie, nie jest miarodajne. Wszyscy, którzy dziś czynią znaki i cuda, to nie są uczniowie Pana Jezusa, którym można zaufać. I jesteśmy tego pewni, dlatego tutaj 24 werset mówi wprost, że to będzie znak tych fałszywych Mesjaszów i fałszywych proroków. Oto przepowiedziałem wam. Więc nie możemy udawać, że my tego nie wiemy. Pan Jezus to wyraźnie powiedział, zostało to zapisane w Jego Słowie. Oto przepowiedziałem wam. I 26. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Dlaczego? Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Lub jak mówi objawienie Jana, 1 rozdział, 7 werset. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go każde oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. I jak wiemy, nowe przymierze zacznie się dopiero wtedy, gdy wszyscy będą znać Pana. Wszyscy od najmniejszego do największego. Właśnie po powrocie Pana Jezusa nowe przymierze się zacznie. Bo wszyscy na własne oko ujrzą Chrystusa. I każdy będzie znał Pana. Nikt nie będzie mówił, poznaj Pana, gdyż wszyscy znać Go będą od najmniejszego do największego z nich. I nie da się tego z niczym pomylić. Wypełnienie Bożych proroc zawsze jest taki amen. Gdy Chrystus został ukrzyżowany, na 3 godziny była ciemność na całej ziemi. W jakiejś Polinezji nagle stało się ciemno. Dzicy ludzie, którzy nie wiedzieli nawet o co chodzi, przez 3 godziny mieli ciemno. Bo umarł na krzyżu doskonały Baranek Boży. I żadne wypełnienie proroctw nie może być takie, że są wątpliwości, że ono zostało wypełnione. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu, jaśnieje aż na zachód,
tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Tutaj jest ten werset odnoszący się do wielkiej uczty Bożej zapowiadanej właśnie jako pogrom, który będzie sprawiony tym wojskom, które wystąpią przeciwko Izraelowi. To jest trochę obszerny temat, ale on jest zapisany na przykład w Księdze Zachariasza. I te ludy zostaną pokonane. A jak wiemy, choćby z tej wojny, która obok była i jest dalej, zwierzęta bardzo obficie żywią się zabitymi żołnierzami. I tak samo tam będzie wiele pobitych, których zwierzęta sobie zrobią ucztę. I tutaj one przylecą i będą ucztować. I widzimy jednoznacznie 30 werset, że Pan Jezus wróci przychodząc na obłokach z nieba z wielką mocą i chwałą. Dlatego możemy być pewni, że skoro nasz pasterz wie, co będzie dalej, my nie musimy się obawiać, aby mu zaufać w drobnych sprawach swojego życia. Bo czym są nasze największe problemy, jak nie najdrobniejszymi szczególikami dla Pana Jezusa Chrystusa? Nawet gdy jesteśmy w sytuacji, gdy wszystko zdaje się sprzysięgać przeciwko nam, tak jak był król Hiskiasz, przyszedł nawet prorok Boży, powiedział: przygotuj się, bo umrzesz. Prawdziwy prorok Boży, nie jakiś zwodziciel, przyszedł do niego, Izajasz. I okazało się, że Hiskiasz wołał do swojego pasterza, do Pana Jezusa, do Boga. I Bóg zmienił postanowienie. Nasz Bóg zna przyszłość i jest gotów, aby nas w tą przyszłość prowadzić, a my możemy Mu w pełni zaufać i prosić Go, oczekując na Jego pomoc. Niech Bóg pobłogosławi swoje słowo. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 11 rozdział, 26 werset. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujcie, aż przyjdzie. I jeśli weźmiemy jeszcze tą myśl z 6 rozdziału Jana, to tam warto zauważyć, że jest i jedzenie ciała, i spożywanie krwi. Można powiedzieć obrazowo, że jedzenie ciała to jest tak jakby znanie Pana Jezusa w Jego życiu, a spożywanie krwi, znanie Pana Jezusa w Jego śmierci. Jeśli te dwie rzeczy będą w harmonii, no to wtedy cały tydzień będzie pasował do tego, co robimy w niedzielę.